Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Ja nazywam się Ryszard Jurzeowski i witam was w kolejnym odcinku z gry właśnie Gothic 2 Noc Kruka. Coś mi się tu zepsuło w przywitaniu. Regał na książki to może nie, ale chętnie byśmy porozmawiali sobie z Neorasem. Jeżeli nie wiesz, co teraz robimy, to jakby szukamy ornamentu. No i dzisiaj planujemy ten ornament właśnie tutaj zabrać i zobaczyć, co się tutaj, coś podejrzane tej książki. Zobaczymy, co się dzisiaj stanie. Ej, ty! Dzisiaj będzie jakaś Co? walka ze... Co się stało? Co się Nie dzieje? widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany No, widzę eksperyment? nawet Nie chcę przeszkadzać. magiczny Już eksperyment znikania przeszkodziłeś. Cóż, połowy ciała. mów czego chcesz. Nie można na tym polegać. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Swoją wiedzę przekazuję jedynie członkom naszego kościoła. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś Czy mógłbyś miksturę? przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Czyżbyś wątpił w moje umiejętności? Potrafię Kurde, mam przygotować kontuzję każdą nadgarstka. miksturę. Czytałem, że to Doskonale. jest na Nie tak tego jakieś tam szybko. naciśnienie Wpierw musisz mi nadgarstka. dostarczyć odpowiednie Wszystko mi boli. składniki. No i zapłacić Nie powinienem za przestać, odczynniki i po pierwsze, robociznę. Ile żądasz? handle Za targać. samo sporządzenie mikstury. 10 A po drugie, sztuk powinienem też złota. robić to, co zazwyczaj robi, czyli właśnie przestać na chwilę na trochę używać kompa i Mam coś kawy dla i. ciebie. A ja co robię? Właśnie nic nie robię. Nagrywam dla was odcinek i tak. Wyjebane w zdrowie. Czy może. Mikstura szybkości. Oczywiście nie masz odpowiednich. Tak jakbym nie miał. Nie mów, że to nieprawda. Naprawdę myślisz? Dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy w jakiejś tutaj dungeonie. Działam zawsze w imieniu Inosa. Czy tu znajdziemy. Ścieżka. Czy tu jakby znajdziemy Działam nasz zawsze w imieniu ornament? Inosa. Nie Nie wiem. wolno ci iść dalej. Nie mów, że to nieprawda. Zawróć. Inos ukaże cię Nie klątwą. musisz o to pytać. Dużo by mnie to kosztowało. No, Gin! Mnie nie musisz o to pytać. śmieciu. No i tak, nie wiem, czy to mówi w tym Gothicu, czy w innym Gothicu, ale coś tam było z tam. Gin, śmieciu. Chyba było w jedynce. Ajajaj, karamba. No coś tu strzela, ale. Ała, wszystko mnie boli. Kurde, muszę jakieś zmienić pozycję siedzącą. Dobra. Teraz będę przygarbiony straszny. I tak, w ogóle nagrywam odcinek, powinienem coś robić, a nie sielenie. Kontynuujemy, słuchajcie. Tutaj widzę, nie możemy iść z jakiegoś powodu. Ale może możemy iść po lewo, więc zobaczymy, czy to tu mamy się udać. Mamy tutaj Garwiga. Siema Garwik, co to za Co to za pomieszczenie jest? pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. O, właśnie, Jakie super. relikwie? Tu spoczywa młot Inosa oraz tarcza ognia. Najważniejsze relikwie kościoła Inosa poza stolicą królestwa. Opowiedz mi o tej tarczy. Opowiedz mi o tej tarczy. Tarcza ognia została użyta przez Dominik w czasie bitwy na południowych wyspach. Nikt nie ma prawa korzystać z jej mocy, dlatego przybiliśmy ją do ściany. Opowiedz mi o tym młocie. Opowiedz mi o tym młocie. Oto święty młot Inosa. To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika. O. Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbiała się na jego kamiennej skórze, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Z imieniem Inosa na ustach, Robar rzucił się na potwora i zmiażdżył go jednym Chcę potężnym ten młot. ciosem młota. Chcemy ten młot. Bardzo chcę ten młot. Rozumiem, że jeżeli teraz pójdę i po prostu sobie go zajebię, to się. Złodziej, czekaj, no! Nie, nic się nie stało, proszę mnie zostawić, Garbi. No ja tak myślałem. No można to było raczej przewidzieć. No dobra, to plan B. W takim razie. Plan B będzie, trzeba przekonać klasztor, że jestem absolutnie najbardziej odpowiednim tutaj posiadaczem tego młota. I musimy to bardzo uświadomić jakimś szefowi tutaj, jeżeli oni mają jakiegoś szefa. Może mają, nie wiem, czy mają jakiegoś szefa. Nikt nie chce wiedzieć.
O, szybkie przybicie mikrofonu, żeby nie spadał. Lecimy dalej. Skarb jest, nie mogę. Tego nie otworzę. A szkoda, bo jeszcze to spiżarnia. Nigdy tego nie otworzę. Jeszcze trochę podjarałem. Nikt nie chce wiedzieć. Zauważyłem, że w poprzednich odcinkach gra była trochę delikatnie za głośno. Mam nadzieję, że tutaj poziom się został uregulowany. Zobaczymy. Teścior. Kto jest przywódcą? Raz, dwa. O! My nowicjusze nadal głośno. Służymy magom kręgu ognia. Oni zaś podlegają decyzjom Najwyższej Rady. Nadal skład, głośno. W którym wchodzą trzej najpotężniejsi magowie. Sprawami nowicjuszy zajmuje się... Raz. Karda. Dobra, wydaje mi się, że tak będzie w porządku. ...naduje na dziedzińcu, nadzorując ich pracę. Dobra. Wydaje mi się, że teraz powinno być git i że poprzednie cztery... Czemu ja skaczę? Halo? Ostatnie cztery poprzednie odcinki nagrałem za głośne. Gdzie mój dialog był za cicho, wydaje mi się, a ja była zdecydowanie za głośno, także brawo dla mnie. Jestem konkretnym kretynem. Ale dobra, no nic. Babo, co porobisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. Kurde, brzmi jak tego. Nie brzmi, jakbyś był zadowolony. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. Obcy brzmi jak kosmita. To znaczy, wszystko w porządku. Naprawdę. Babo. Tylko... Och, nie chcę narzekać. No dalej, mnie możesz powiedzieć. Mnie możesz powiedzieć. I naprawdę nie dasz znać magom? Czy wyglądam na takiego, który by to zrobił? W porządku. Mam problem z jednym z nowicjuszy. Ma mnie w garści. No dalej, wykrztuś to z siebie. Igaraz, tak się nazywa, znalazł moje prywatne dokumenty. Zagroził, że daję magom, jeśli nie będę robił, co mi każe. Mogę ci jakoś pomóc. Mogę ci jakoś pomóc? Zrobiłbyś to? To zależy, oczywiście. Oczywiście, zapłacę ci za to. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy, ale mogę dać ci zwój z czarem. Mam czar leczniczy. Zobaczcie, co da się zrobić. Naprawdę? To się musisz się tylko dowiedzieć, gdzie Igaraz schował te rzeczy. Potem je zakosisz i wszystko będzie w porządku. Spokojnie, wróć do swoich zajęć. Ja zajmę się resztą. Czy jesteś zadowolony ze swojego zadania? Jakoś idzie, ale muszę wracać do pracy, bo w przeciwnym razie dzisiaj jej nie skończę. Nie chcę znowu pracować przez północy, żeby wypełnić moje obowiązki i uniknąć kłopotów. Dobra, Bobo, a co ty robisz? A zamiatasz. Czy my chcemy kimnąć do rana? Ach, możemy kimnąć do rana. Jeszcze sobie HP regenerujemy. Ok. Co tu jest? Mogę tu wejść? Chyba nie mogę. Z tobą gadałem. To jesteś to z piżarni chyba. Kurde, na dworze pada, tu pada. Co się dzieje? Ty kufry. Że ja nie mogę iść okraść, bo nie mam wytrychów. To jest jakiś kurwa żart. Nie no, to jest taki giga żart. Że ja nie mogę ich okraść, bo nie mam wytrychów. Ajajaj. A, tu są szefowie, zobacz, że siedzą na tronach. Dobra, zaraz ich zaraz odwiedzimy. O, klucz, ty. The fuck? Biblioteka. No dobra. Sturu nic nie umiem. Karras. Co tutaj robisz? Na czym dokładnie polega twoja praca? Dokładnie polega twoja praca? W ogóle chyba do tego dziennika nigdy w życiu nie zaglądałem. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych o, wymiarów. O, to jest koks. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Poka.
No i to jest właśnie super, bo to są naprawdę mocne rzeczy, szczególnie widzieliście ten demon. Demon z takim kosem, jak chce przyzwiesz demona. Jest przyzwanie wilka, może nie. Tworzenie szkieletu może być OP. Tworzenie szkieletu goblina też może być porządził. Jakby zostać takim turbo czarnym magiem, gdzie tylko tworzymy różne rzeczy, to by było naprawdę w porządku. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Okej. Okay. Czy my możemy to czytać? Możemy. Czy my chcemy to czytać? Mieszanie potwora, kość goblina, kieł trolla, tworzenie runy wymagającej jednej sztuki lub porcji odpowiedniego składnika. Trzeba też znać właściwe zakręcia dysponowane zwojem, na którym jest pisano, oraz pustymi kamieniem runicznym. Dobra, jestem ciekaw, czy ktokolwiek kiedykolwiek w Gothiku przeczytał te rzeczy. W sensie. Chodził tu i teraz czytał sobie regały na książki. Na pewno jest jakiś świr. Piąty krąg. Runy piątego kręgu i potrzebne do nich tworzone składniki. Okej. Okay. Pozdro, jak ktoś to czytał, naprawdę. Ale z drugiej strony, na pewno są gigantycznie fani Gothica. Ja, tak jak mówię, no fanem nie jestem, może tak bym się nie nazwał. Tam to może sobie zagrać. A żeby fanem być, mogę pograć, ale żeby być fanem, to raczej nie. Natomiast jeżeli, jak był Cyberpunk, to faktycznie czytałem każdą możliwą rzecz o Cyberpunku. Każdutką. Jaka była, jaką tylko znalazłem w grze oczywiście. Dużo rzeczy pominąłem i na przykład przeszedłem całą grę nie wiedząc o 15 rzeczach i ani razu nie dałem na przykład punktów umiejętności, na przykład nie rozdałem. A przeszedłem tą grę w 3 dni, tam 70 godzin, nie no tam 4 dni chyba, 70 godzin jakoś mi zajęło, coś takiego. Ale faktycznie co zebrałem, to czytałem. Ale czy można jakieś umiejętności rozdać, to się nie zorientowałem, nie? Dużo rzeczy pominąłem w tej gierce, więc fajnie będzie kiedyś wrócić do Cyberpunka, bo na pewno dużo rzeczy mnie tam czeka powrotem. Dużo rzeczy nie odblokowałem, tak trochę zraszowałem. Spotkałem je. I tu dochodzimy do sedna problemu. Aktualny układ gwiazd jest bardzo nietypowy. Mówiąc konkretniej, konstelacja Woła weszła w koniunkcję z konstelacją Wojownika. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza. No cóż, szczerze mówiąc... Jasne, rozumiem. Nie będę się teraz wdawał w szczegółowe rozważania na temat takiej konfiguracji. Powiem tylko tyle, że oznacza ona wielkie zmiany. A ja nie lubię zmian. O, ale też nie, ale tak. Pewną księgę zatytułowaną To zależy. Boska Moc Gwiazd. Zdobycie jej może wymagać nieco wysiłku, ale jest... Ja lubię, ale często to oznacza, wiecie, poświęcenie i dużo roboty, więc nie lubię. Ale ogólnie to lubię. Zobaczę, czy uda mi się je znaleźć. Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć. Ją znaleźć. Dzięki temu będę miał więcej czasu na inne sprawy. Spróbuj załatwić to jak najszybciej, oba... Wiedziałeś się czegoś nowego? Nie. Dobra, mam jakąś księgę znaleźć, tak? Będzie miał tu... Hale, chcę, żebym przyniósł mu księgę, zatytułem Boska Moc Gwiazd. Może ma ją któryś z handlarzy w mieście. Aha! W Korinis w sensie. No pozdro. Już widzę, jak biegam i szukam książki dla tego chłopa. Tak o, normalnie. Dzisiaj dzień jest... Czym się zajmujesz? Pana na dworze. Ciemno, spać się chce. Ledwo co coś mogę oczy otworzyć. Co to są za siły zła? Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Innosa. To wszechobecny mrok, Beliar. Nie na zawsze pochłonąć światło Innosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Nie rozumiem nic. Ale w Kersenze żyją jedynie magowie i nowicjusze? Żyją jedynie magowie i nowicjusze. Czemu ja to czytam? Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie Innosa,
Paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego pana. My reprezentujemy naukę Innosa, podczas gdy paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Tego jest więcej, wierz mi. Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okieł znać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. Mnie i tak nikt nie pyta. Jakieś wieści? Wróg najwyraźniej wkroczył już do miasta. Co masz na myśli? Jeden z naszych paladynów, Lothar, został zamordowany na ulicy. W biały dzień. To zaszło za daleko. Niestety obawiam się, że to może być dopiero początek. Co teraz? Co teraz? Morderstwo. I to w dodatku popełnione na paladynie, to bez wątpienia jedno z najgorszych przestępstw. Morderca na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Morderca został już złapany, to wiemy właściwie, nie? Na szczęście tak. Okazało się, że to jeden z tych rzeźmieszków z farmy Onara. Możliwe, bo biegał z mieczem. Że mu z jego... Wśród najemników są ludzie, którzy za pieniądze gotowi są popełnić każdą niegodziwość. Że go wrzucili do tego, do lochu i nie dali mu jakby... Zostawili mu miecza? To dziwne. Nie? Słyszałem o tobie. O. Jesteś człowiekiem z farmy, który powrócił z górniczej miny. Przyjmij mój szacunek. Co? Sergio. Sergio. Niech Innos oświetla. To przecież oczywiste. Widzisz? Dobra. To nie było takie trudne. Tu? Nic, niestety tyle fajnych kufrów. Z jakimiś zajebistymi, magicznymi tymi rzeczami. I nie mogę ich nawet okraść, niestety. No nic, no dobra. Tu coś tego? Nic, też magiczne kufry, które mógłby wziąć, ale nie mam wytrychu. No to, o, właśnie, trzeba tego ogarnąć, kamień teleportacyjny, bo jak będę miał tu jeszcze raz z buta biec, to... no, mnie szlak trafi chyba. Dirian, a ty to kto jesteś? Co słychać? Dziękuję Innosowi. Aha. Dobra, siema. Mogę wam jumnąć złote puchary? Wątpię, co? Nowicjusz, chłopaki z tobą. Pyrokar. Kilku mieszkańców Korinis zaginęło w dziwnych okolicznościach. O, a to ciekawe. Mieszkańców Korinis zaginęło w dziwnych okolicznościach. Przykro mi z tego powodu. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli tą sprawą zajmą się magowie wody. To samo dotyczy badania dziwnych trzęsień ziemi w północno-wschodnim Korinis. Do tej pory nic nie sugeruje, aby konieczna była nasza interwencja, więc nie podejmiemy w tej sprawie żadnych kroków. Tak, ale... Nie ma żadnych ale. Będziemy postępować, jak uznamy za słuszne. Mam nadzieję, że zdołasz uszanować naszą decyzję. Wszystko jest możliwe. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla? Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste, w mrocznych czasach... Smoki. A, to już wiemy. ...ustępuje dziś miejsca ciemności. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. Tak, wiem. To poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Czyli tym więcej... Weź to. Gdybyś potrzebował pomocy, okay. Ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Czyli tym więcej razy oni nas na przykład złapią i... Od twojej silnej woli zależą teraz losy i... I wtedy nam tracimy jakieś punkty psychy? Błogosławieństwo? Możesz mnie pobłogosławić? Przydałaby mi się boska pomoc. Niech Innos broni cię od krzywdy i złej przygody na mrocznych ścieżkach, którymi przyszło ci kroczyć. Przybywam po oko Innosa. Przybywam po oko Innosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Oko Innosa
zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. O, to się nie spodziewałem tego. Kto to zrobił? Kilka złodziei. Siły zła. O. Cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Pedrze. Nieprzyjaciel zagładnął duszą i zagadł z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy. Dobra. I narażony na kuszenie ze strony złego. Udało wam się ustalić, dokąd zbiegł Pedro? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali święty amulet. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. Dobra. Dobra, to idziemy, gonimy Pedra. Ale to jak, to mam biec po prostu? Nie rozumiem. Dobra, więc z tego co rozumiem, a chyba dobrze rozumiem, po prostu musimy pytać wszystkich po drodze, gdzie uciekł Pedro. A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział, gdzie ukryła się ta szuka? A. Zobaczysz, zapłaci za to świętokradztwo. Musisz nam pomóc, znajdź go. No, ja chętnie, naprawdę bardzo chętnie, tylko... No, a gdzie on poszedł? Skąd ja mam to wiedzieć? Chciałbym wiedzieć, czy w ogóle mogę tu przejść. Pewnie nie, ale chętnie bym... Jest tu coś ciekawego? Jakiś easter egg? Ciekawostka? Ja pamiętam, że... Ja coś pamiętam, że było jakby... Że właśnie przy tej wodzie jakby się ścigało tego Pedra. Coś takiego jakby było. Jak mi się kojarzy, że kiedyś to widziałem, że ktoś tak grał. Ale czy tak było, nie wiem. W ogóle ciekawe, jak Gothic pewnie słabo kiedyś wygląda, jak odpalałeś to na jakimś słabym komputerze. Jak odpalasz na dobrym i wiesz, i widzisz taki, masz render taki na maksa, wszystko jest renderowane, powalone. Ja pamiętam też kiedyś, strasznie słabo wyglądał ten Gothiczek. Jorgdgen. Nie przechodził tu jakiś nowicjusz? Jakiś nowicjusz? Jasne, tam pobiegł. Skoczył z mostu do wody i popłynął, jakby o, no. Z stadem rekinów. Właśnie. Jeśli udajesz się do klasztoru, porozmawiaj koniecznie z Miltenem. On ci pomoże. Dzięki za pomoc. Wpuszczą mnie tam? Może. Chociaż jakoś nie wyobrażam sobie ciebie w szatach nowicjusza. Dość tych bzdur. Szata nowicjusza, jasne. Jedzenie, przyjacielu, to jest podstawa. Jak tak dalej pójdzie, będę się żywił korzonkami. Okej. Okay. Także do wody. Dzięki, przyjacielu, że mi powiedziałeś. Właśnie coś kojarzyłem, że z tą wodą będzie tutaj niemałe... Może coś z wodą będzie. W każdym razie. Rozumiem, że on pokazał ręką, że tam. Tak mi się wydaje, że tam muszę płynąć. Chętnie wypiłbym wodkę na speeda. Zaraz to pewnie zrobimy, bo nas dorwą w innym wypadku poszukiwacze. Tego wolałbym aktualnie uniknąć. I woda też była taka, nie? To ta woda to była najgorsza w tym gotiku. To jest w miarę okej, okay, jest takie wiecie. No wodna, nie? Widzisz, jest woda normalnie tego. Gdzieś była taka niebieska. Znaczy nadal jest, po prostu to w wersji tego, nie? DirectX 12, bo się taka woda pojawia. Nie wiem, czy w jedynce nie była tak właśnie taka niebieska giga. Dobra, czy to tutaj? Jak wypłynąć?
Kurczę. Nie umiem. No nie. Dobra, to sobie jakoś trzeba inaczej poradzić. Czas na jakoś wyjść, tylko jak? Jeszcze nie umiem. Fajnie by było kogoś spotkać, bo w innym wypadku, no co, no czy ja będę biegł? I ślady, poszlaki, coś. Tu? No tu wygląda jak miejsce, na którym na pewno mogę wyjść, no jak? Co ty dupis? Może właśnie to jest tak specjalne, tam widzę kogoś. Że to tak specjalne, żeby właśnie tędy nie wychodzić, żeby gra dała nam jasno do zrozumienia, że nie tędy. I tak, szybka tutaj orientacja. Tam nikogo nie widzę, tu po lewo też nikogo nie widzę, więc to musi być tutaj. Bo to jest jedyna osoba, którą napotykamy. O, ziele lecznicze to możemy wziąć, roślinę. Włóczęga. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Jesteś już drugą osobą, która no przebiega tędy, jakby ją goniło stado krwiopijców. Kim był ten człowiek? Kim był ten człowiek? Wyglądał jak jeden z tych nowicjuszy z pobliskiego klasztoru. Mów sobie co chcesz, ale ci kolesie na pewno nie mają do końca po kolei w głowach. A dokąd pobiegł mój poprzednik? A dokąd pobiegł mój poprzednik? Na górę. Muszę ruszać drogę. Muszę. Jasne. Dzięki panie Włóczęga. Dobrze mi powiedział. Zostaw. A czekajcie, czy my, tak z ciekawości, czy my po prostu mamy najzwyczajniej w świecie szansę pokonać takiego, co to jest? Topiciela. Mamy, na chillku teraz już na tym poziomie to widzę łatwiutko i kolejny level dzięki temu. Zajebiście, dobrze wiedzieć, bo to my zawsze unikają takich potworów. Na górę podobno się, a bo ja tu kiedyś chyba byłem, bo to była tak, coś mi się kojarzy. Tu jakby była właśnie ta krew i to gdzieś prowadziło, tylko tu było właśnie w kurwę tych zwierząt i to mi ciężko było. Zobaczymy, może się uda. O, cieniostwór to jest. Co ty dupis? Czy ja mam szansę z cieniostworem? No nie mam. Znaczy mam, ale... Pod kilkoma warunkami. Żebym coś przyzwał. Czy my chcemy przyzywać coś na cieniostwora, albo dupnąć mu z jakiejś rakiety? O kurwa. O dobra. Stworzenie szkieletu, ja bym przyzwał tego szkieleta właśnie. Kurwa, szybko. Myk! Postem, bigo. Myk. Tak. Jeszcze tam jaszczur jakiś. Dobra, jest ty! Fajny ten szkielet, 75 tylko kosztował ten szkielet. O ile kojarzę. Przyzwany szkielet kosztował tylko i wyłącznie 75 golda. Więc spoko. A tutaj mam tak, surowe mięso, pazury. Skóra i róg. O wiele bardziej opłacalne to było. Ja sobie takie tutaj przyzwanie szkieleta kupię, no, nowe. Drugi raz sobie to kupię. Więc OP. Ja bym go zajebał w sumie. Mam nadzieję, że on się na mnie nie zdenerwuje, jak go zacznę teraz. No bo w sumie niech biega za mną. W sumie co mi szkodzi. Dobra, krew to była tutaj, widzę, jakiś zwykły szczurek. This is only paramaxi. Oj, niedobrze. Szybko. Szkielet. Shit. Dobra. Czyli mamy dwa cieniostwory, a dwa cieniostwory oznacza jedną rzecz. To już może być ciężej. Przydałaby się coś, na pewno jakieś coś by się jeszcze przydało. Obudzenie golema to może już jest kurwa za dużo. Ale na pewno bym sobie pokonał tego cieniostwora. Tylko trzeba go jakoś tam ładnie tutaj obejść na plecki. Tutaj. O właśnie, tylko ewakuacja, żeby mi się tutaj... O kurwa, coś ty zrobił za sabotaż mi teraz. Golema?
cen. Że nie. Ognista strzała. Błyskawica. No ja bym przyzwał tego golema. Nadal bym przyzwał golema. Z tego względu, że 150 to kosztuje, no to pewnie tyle. I tak nam się zwróci. Tak czy siak. Dobra, jesteś tragicznym golemem, pozdro. Najgorszy golem w mieście. Dobra, no to nie damy sobie rady, no jak. Chyba że dwa. To może być coś fajnego. Dobra, przyzywam dwa, jebać. Dwa naraz. Tego. Jeden. Dwa. Triple penetration, chodź tu. Panie, kurwa, w cieniostwora strzelaj. Ale twardy. Szybko, tylko żebym w niego... Nie bij mnie! Tabo odpalaj, szybko. Pota, gdzie są potki? Shit, man. Wszystko pójdzie się, ognista strzała. Mana. Co ja robię? 5, ognista strzała, szybko. Nie do gospody, nie. Ognista strzała, co ja robię? Ognista strzała, nie w golema, kurwa. W cieniostwora miej strzelać. Zmień fokus, cymbale. No i strzeliłem pewnie w golema, co? Pewnie, że tak. Cieniostwora, w cieniostwora, bij go. Dobrze, jeszcze raz. Kompletna porażka to była. Wszystko, co mogło pójść nie tak, to spieprzyłem. God damn it, ostatnia szansa. Nie poddam się. Muszę to zrobić na odcinku, żeby być dzielnym tutaj zabójcą cieniostwora. Jeden. Dwa. Kastuj mnie to. Dwa. Potka. Kurde, ja wszystko teraz. Kula ognia, niech będzie. Piątka, kula ognia. Chodź tu ty, cieniostwor. Cieniostwór trzeba. Pyk. Nie, pyk. Pyk. Czemu to nie działa? Nie chcę. Potka. 5 wichru, 5 wichru. Nie, cieniostwór, 5 wichru. No. Dobra, pozdro. Nie da się go zabić. To jest jakiś giga nieśmiertelny cieniostwór. Na totalnie najwyższym koks poziomie. Dwa golemy, 17 strzałów. 17 strzałów z łuku, 52 strzały z tego. Z kuli. Nie ma takiej możliwości, niestety. Za dobry jest. Za jakiś koks jest cieniostwór. Nie ma szans pokonać go. Że dwa golemy sobie nie poradziły z tym cieniostworem, to nie wiem. No dobra, zmarnowaliśmy ze 6 minut na bicie się z tym cieniostworem. Więc proponuję tutaj przyspieszyć tempo, żeby coś jeszcze dzisiaj zrobić, to machniemy tutaj miksturkę szybkości i lecimy. Teraz na 5 minut. Pewnie zaraz tutaj znajdziemy tego chłopa, więc jest nawet niepotrzebne, ale no, trochę czasu zaoszczędzimy przy okazji. Podobno udał się na górę, więc no, biegniemy tutaj. Mam nadzieję, że to miał na myśli chłop mówiąc na górę. Ale wygląda na to, że istnieje taka szansa, jest tu ktoś zabity. Nie. No i właśnie, zostaw mnie, bo mi psychać zaraz siądzie. Puść mnie. Puść mnie. Dobra. Nie ma szans mnie trafić. O kurwa, trafił mnie. Dobra. Fastem, trzeba save'a zrobić. I teraz tak, czy kto tam leży zabity, bo to jest dobre, to jest ważne pytanie. Ziemia dla ziemian. Rozbójnik, osiema. My już kumple, tak? Dobra. Poka rozbójnik. Okej, okay, my ziomy, coś. Zostaw mnie. O, my ziomy. Nie.
Niedobrze, tutaj wpadam w sidła. Nie chce mi się nawet ich słuchać, no skipuj. Tu jeszcze, że coś się ciśnie mnie. Dobra, psycha mi właśnie siada od tego, że oni mnie tak łapią ciągle. Rozumiem. No i teraz mamy dwie wyjścia, dwa wybory i... O kurwa, zostaw mnie. I teraz nie wiem, gdzie mam iść. Tu? Proszę, nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, ośle. Nie. Tu pobiegł? Czy on mógł tu pobiec? No mógł tu pobiec. Koko, zostawcie mnie. Ale się spinam, bo jak zginę, to nie mam miksury. Tracę, nie? Tak by to dość ważny aspekt, żeby nie zginąć teraz. Jestem na hitka. Biegnij, biegnij. Czy on mógł pobiec tutaj? No mógł, nie? Nawet bym powiedział, że on tu pobiegł raczej. No tak mi się by wydawało. Podka, pyk. Dobra, podka. Niczym się nie martwimy. Podka za podką. Dobra, miodzio. Wydupcaj mnie, jaszczury. On jakieś dobre uniki robi. A ja mu nic nie robię. No to pozdro. Pozdro 600. Dzisiaj ma fajny damage. No z wieczność będę go tak bił. Dobra, bo ja tak będę klikać teraz przez 3 minuty, no. Dobra, słuchajcie, co ciekawe, kierując się martwymi nowicjuszami, doszedłem do tego miejsca i myślałem, że to jest katedra, że to jest właśnie ta miejsce, katedra, tak? Bo tak trochę wyglądało to, ten klasztor, nie katedra. Natomiast okazuje się, że chyba nie do końca i mamy tu jakiegoś chłopa. Tam też są chłopy. Chętnie sobie z nimi porozmawiam. Chociaż wolałbym nie marnować jeszcze tej podki speeda. Przy okazji spotkałem z 5 martwych ciał. Więc zgaduję, że tędy pobiegł nas tutaj gościu, którego szukamy. Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? To ja. Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Witam pana zębasza. Czym się zajmujesz? Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły. O, tam są pierdziele jednego tego. Widzicie? Tam trupielec, topielec, co to tam jest. Pierdziela sobie nowicjusze. Dobrze, pomogę ci iść przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo. Biada ci, jeśli stchórzy. Dobra, idź już. Pomożemy mu, czemu by nie. Natomiast mam nadzieję, że dobrze poszedłem. Zmarnowałem to chyba z 2T. Obaj widzę, bijemy łukiem. Ty chłopy. Ale dzięki za pomoc. Super, nie? Dobra, ale żeśmy sobie poradzili. Przechodził tędy jakiś nowicjusz. Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi, włączając tych dwóch żartownisiów przy kamiennym łuku. Faktycznie, był z nimi pewien nowicjusz z klasztoru magów. No i miocio. Możesz mnie nauczyć polować? Dobrze. Czego konkretnie? Usuń płyty pancerza zębacza, usuń żuwaczkę, skrzydłek. O kurde. Don't work for peace. No dobra. No ja bym się chciał dużo w sumie, skrzydło. Naucz mnie tego. Żuwaczka. Naucz mnie... Płyta pancerza. Dobra, no i miodzio. To już wszystko wiemy. To dobrze, bo ja akurat lubię, bo później się wkurzam, że w sumie dużo rzeczy zabijam te zwierzęta, marnuję. A tak można sobie siano przynajmniej farmić. Dobra, to nie z tej strony oczywiście, z drugiej strony. Mamy tu też trolla. Najłatwiej jest trolla zabić z tego, co pamiętam, pomniejszając go. Czyli nadupcając wtedy. Wtedy z takim małym bobem.
Mam też jeden fajny pomysł, który chciałbym wykorzystać, póki mam podkę. Mam nadzieję, że ta podka mi nagle tutaj nie zniknie. Siema! Ło kurwa, jaki wkurwiony jesteś, chodź tu. Gdzież? Chodź. Nie wiem, jak się tu patrzy do tyłu, shiftem? O nie. Ja musiał wiedzieć. Nie no, chodź. O, zbugował się, to dobrze akurat. Czemu coś zrobię z tego łuku w ogóle? O kurwa. Biegnij! Ciiś, man. Ciuk, te bullet. Leżała, bierzemy czarnego trolla, bo mam nadzieję, że ten chłop nam tutaj pomoże zaraz. My go tylko tutaj wyciągniemy z bazy i nam pomoże. O, pomóż ty! Panie myśliwy. No pomóż, bo troll chce mnie zabić, zobacz. Pakuj w niego kulę normalnie. Ja pomagam. Znaczy, ja nie wiem, czy cokolwiek pomogę. O kurwa, nie fokusuj się na mnie. Dobra, trzeba mu jakoś pomóc. Na przykład, może spelem. Lodowa strzała, pod 6, damy radę. Lodowa strzała, myk, o. Biegnij, szybko, bezy, co? Przestań fokusować, debilu. Dobra. Świetnie sobie poradziliśmy. Dobra. Super. Może ja powinienem przestać dzisiaj polować na zdecydowanie mocniejsze potwory ode mnie. Dobra, chuj z tym potworem. Ale to bym wziął, bo to mi daje plus 1 siły. Czy on ma coś w gnieźnie, co ja bym chciał... W gnieździe... Gniezno. Kurwa miasto. Cymbale. Moja jedna osobowość do mojej drugiej osobowości. Dobra, idziemy. Tu są te chłopy, coś tam mówi ze śmieszki 2. Przed nami są dokładnie. Mam nadzieję, że będą mniej skorzy, żeby mi nadupcyć. Włóczęga. Siemalski, co tu porabiacie? Co tu robisz? A co cię to obchodzi? Okej. Tak tylko pytam. Zrozumiałem. Ale co ty tu robisz? Tak czy inaczej, to nasza droga. I nie lubimy, jak nam ktoś tu przeszkadza. Szukam nowicjusza. To bardzo ciekawe. My też kogoś szukamy. Kogo? Tak, a kogo? Ciebie. Oj. Rozerwę cię na kawałek. Pomocy! Panie myśliwy, pomóż. Juke the bullet. Gin, nikczemny bandyto. Właśnie, dokładnie tak. Nikczemny bandyta. Jezus, ile? Rzesz? No, super sobie radzisz. No i miocio. Ale miał miecz, co jest? Chłopco mnie złącza. A, nie zdążyłem ich okrać, zanim... O dobrze, przynajmniej, ale zabierze mu miecz, a ten miecz był... Ten miecz był dużo warty. Na pewno ten miecz był dużo warty. No ale nic. No już lepiej, i tak nam pomógł, zasłużył na ten miecz. Dobra, czyli... Tutaj gdzieś miał być nowicjusz. Ja bym sobie w ogóle sprawdził na mapie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Okej, ta droga prowadzi do nikąd, dosłownie, więc to mi się bardzo nie podoba. Szukamy nowicjusza. Zobaczymy, może tu odnajdziemy jakąś coś tam, sekretną coś. Ile mamy? Mamy jeszcze jakieś punkty do wydania? Punkty nauki tylko 5, także niedużo. Staram się... Przynajmniej w przeciwieństwie do poprzedniej serii z Gothica 1, przynajmniej staram się te punkty wydawać.
Bo w poprzednim, poprzednio to miałem z 1000 punktów i nic nie wydawałem z tych punktów. Teraz przynajmniej coś tam wydaje. Tylko strasznie niecelny ten łuk. Nie wiem, czy właśnie ucząc się łuku, bo jest taka umiejętność, którą możesz się nauczyć. Łuk się nazywa po prostu. Nie zręczność, tylko nazywa się łuk. Nie wiem, czy po prostu nie ucząc się tego łuku, będziemy wtedy z większej odległości mogli w stanie jakby... Ciekawe. Bardzo ciekawe. Że to one shot jest, ale tam bym wszedł, no. Znowu za duże mopki jak na takie za duże mopki jak na takie bobki jak ja. Kurczę. No to co, kastujemy tutaj. Golemy. Skała. Lecimy. Budzenie golema. Myk. Nie, no. Dlaczego fokusują mnie? Dobra, ostatni raz już. Nie fair jest giga. Come on. Szybciej. Jeden golems. Drugi golems. Bijcie się. Za mnie się bij. No nie ze sobą. Kurwa, no nie wytrzymie. Ze sobą się chłopy biją. Chłop z chłopem się bije, rozumiesz? Dobra. Nie wiem, co za poziom musisz tu mieć, żeby wejść, ale na pewno nie ten, co ja. Pewnie 77 i pewnie... No muszą tu coś kryć dobrego. Dobrze, że tam nie wchodzę, ale widzę coś tu i leży do podniesienia. A to nie jest runa teleportacyjna. No muszę wejść. Nie, to srebrny talerz. Srebrny, poświęciłem życie dla srebrnego talerza. Ajajaj. Dobra, idziemy dalej. Szukamy tego chłopa. Mam nadzieję, że cały czas dobrze idę. Ciekawe, jakie efekty uboczne da nam to, że jak te chłopy będą mnie przechwytywać, jakby psychę mi niszczyć. Czy w ogóle będę miał jakiś efekt uboczny, że oni mi psychę będą łapać. No tutaj są kosmici, ewidentnie. Poszukiwacz, niedobrze. Nie mamy szans poszukiwaczem, więc tu sobie... O kurwa, tam co się dzieje? O, żeś ja pierchluper. A coś mam déjà vu. Déjà vu mam. Jakbym tu już kiedyś był. Może byłem faktycznie, jak nagrywałem kiedyś. Nic tu nie ma. Tylko po co, nie wiem. I czy doszedłem tak daleko? Puch, no może tak. Może stąd ta moja wiedza, że przy tej rzeczce. Może tu już kiedyś byłem faktycznie. O, ty. A nie. To jakieś inne miejsce. Schody wyglądały dość tutaj znajomo. Jestem przekonany, że już tu byłem. Tylko i tu był właśnie ten krąg, ale ich tam dużo jest. No i co ja mam z nimi zrobić? Szkielet goblin, kurwa mać. Ojejziu. No i co ja mam tu zrobić? Solo. Potrzebuję tu armii chyba. Dobra widzowie, zakończymy tu odcinek, bo to nie ma co, i tak tam się nie przedrę. Spróbuję delikatnie na jakoś cichacza sobie tutaj przejść poza odcinkiem. Powoli może po jednym goblinie kurwa odciągać. Poklei mopki i spróbować jakoś wejść, ale wydaje mi się, że jestem kompletnym kurczę bobem. Gigantus bobus jestem. I no, jest ciężko bardzo. Możemy te golemy przyzwać. I tak właśnie bym zrobił. Bym poprzyzywał golemy. Okej. Okay. Wygląda to nieźle. Wierzę, że damy sobie radę. Chodź, zrobimy ostateczny szturm. Kurwa się, ziemia trzęsie. Idziemy na te poszukiwacze zajebane. Chodź tu, gnoju. Poka, no pięknie, ale mu sprzedałeś. Sprzedawaj.
Jest kamienie, nie boisz się. O kurwa, 102 metry. Dobra, jeszcze jednego przyzwiemy. Szybko. Pyk. Tylko nie fokusuj mi tego drugiego. Fokusuj mi tylko blend. Dobra, zajebiście sobie radzicie. Jest tu, jest też chłop. Tu mamy tego. Tu mamy poszukiwacza. Mucisz. Dobra, golemy jakieś opy są, tylko nie będę... Zajebiście. Dobra, zajebiście, ty. Idziemy dalej, chodź tu, pomóż koledze. Idziemy, nadupsacz tych poszukiwaczy zajebanych. Fastem. Tylko ja bym wolał nie dostać ciosa. O kurwa, jeden cios. Jeden cios jeszcze jest w porządku. Dwa ciosy, to już mam przejebane. O shit, ty, skopniaka mi sprzedał. Bruce Lee, kurwa. Dobra, co to się dzieje? O shit. O, czemu? Ty, oni się respią? Niemożliwe, nie respią się, mam nadzieję. Jeden niestety został tylko jeden golem. Mam nadzieję, że sobie poradzisz, koleżko. Ja save'uję, bo tu dobrze nam idzie. Out of memory? Nie! Crash? Nie w takim momencie, kiedy tak dobrze raz poszło. Jakie out of memory? Jak ja mam memory? O nie, dobra, widzimy się jutro. Zostawcie lajka, komentarz, suba.